Krzysztof Cugowski o emeryturze. Z dumą pragnę ogłosić, legendarny wokalista Budki Suflera, Krzysztof Cugowski, podzielił się refleksjami na temat swojej emerytury. W autobiograficznej książce opowiada o zmianach w jej wysokości na przestrzeni lat. Krzysztof Cugowski o emeryturze. Krzysztof Cugowski od 9 lat jest emerytem. W swojej najnowszej autobiografii Śpiewanie mnie nie męczy, Cugowski rozmawia z sierockim, porusza kwestie swoich zarobków oraz wysokości otrzymywanej emerytury, która przez lata budziła wiele kontrowersji. W rozmowie z Markiem Sierockim Cugowski nie kryje swojego rozczarowania sytuacją finansową artystów w Polsce. Przyznaje, że początkowa kwota emerytury, wynosząca 1050 zł i 13 grudnia, nie była dla niego powodem do radości. Z biegiem lat, dzięki rewaloryzacjom, jego emerytura wzrosła do 1700 zł, ci, którzy byli na etatach w teatrach albo operetkach, to teraz mają w porządku, choć oczywiście też bez szału. Ale ja z dumą jednak pragnę poinformować, że po różnych rewaloryzacjach mam już 1700 zł, proszę Państwa, i tylko się cieszę, że mi tej emerytury nie przynosi listonosz, bo by się zapewne nagrywał i śmiał w kółak, wyznał Cugowski. Cugowski o zarobkach artystów. Cugowski w książce zwraca również uwagę na różnicę między polskimi a amerykańskimi realiami finansowymi w branży muzycznej. Podkreśla, że choć zarabia przeciętnie lepiej niż większość Polaków, to jednak nie osiągnął fortuny porównywalnej z tym, co zarabiają artyści w Stanach Zjednoczonych. Dla niego, jak sam stwierdza, najważniejsza jest jednak przyjemność płynąca z tworzenia muzyki, a dopiero potem pieniądze.